Jak widzimy na tym wykresie, pochodzącym z raportu Deloitte, pieniądze przyznawane z tytułu praw do transmitowania meczów dla 20 najbogatszych klubów świata stanowią główne źródło przychodów. To pokazuje, jak istotnym elementem futbolu stał się właśnie przekaz telewizyjny. Jak wyglądała jego ewolucja, w jaki sposób relacjonowano mecze, gdy nie było radia i telewizji, mecze którego klubu okazały się być przełomowe w kwestii transmisji sportowych, o tym w dzisiejszym materiale, który powstał przy współpracy z Canal+. Pierwotnie kibice wyniki rozgrywek sportowych poznawali dzięki gazetom. To oczywiście wpływało na to, że informacje najwcześniej otrzymywali dopiero na następny dzień. W 1896 roku doszło do przełomu. W Kanadzie pociągnięto linię telegraficzną z hokejowego lodowiska w Montrealu aż do Winnipeg, dzięki czemu mieszkańcy tego miasta mogli na żywo słuchać meldunków z finału Pucharu Stanleya. Ta forma relacjonowania meczów bardzo się rozwinęła także w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wspólnie gromadzili się przykładowo w bibliotece i wsłuchiwali się w relacje meczów futbolu amerykańskiego czy sportów walki. Następnie nastały czasy radia. W roku 1921 stacja KDKA rozpoczęła regularną serię komentowania meczów futbolu amerykańskiego, bejsbola, a także walk bokserskich. Osoby relacjonujące te wydarzenia często nie przebywały na stadionie. Ich komentarz opierał się wtedy o meldunki przekazywane drogą telegraficzną. Sam komentator musiał więc korzystać z wyobraźni i na podstawie suchych liczb i faktów kreować emocjonującą i barwną relację, niejednokrotnie przejaskrawiając opisywane wydarzenia. W 1927 roku w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w Europie przeprowadzono radiową relację sportową. Mowa tu o starciu walijskich rugbystów z angielskimi. Krótko potem w radiu BBC po raz pierwszy skomentowano mecz piłkarski. Arsenal kontra Sheffield. Wcześniej rozgłośnia przygotowała dla swoich słuchaczy mapkę stadionu podzieloną na kilka stref. Dzięki temu komentatorowi łatwiej było przekazywać informacje o tym, w którym miejscu znajduje się futbolówka. Rosnąca popularność transmisji sportowych w Anglii znacząco wpłynęła na spadek frekwencji na stadionach piłkarskich, przez co władze ligi zdecydowały się na zakaz relacjonowania meczów. Trwał on aż 10 lat. Pierwszym relacjonowanym poprzez radio meczem piłkarskim w Polsce było towarzyskie starcie Warty Poznań z ówczesnym mistrzem Holandii Philipsem Eindhoven w roku 1929. Komentatorem tego meczu był student medycyny Ludomir Budziński, który za swoją pracę otrzymał wynagrodzenie w postaci 80 zł, za co kupił sobie lakierki. W roku 1937 po raz pierwszy przeprowadzono relację telewizyjną z meczu piłkarskiego. Mowa tu o specjalnie zorganizowanym w tym celu pojedynku Arsenalu z jego rezerwami. Do pokazania tego meczu użyto trzech kamer, dwóch w okolicach bramek, natomiast jedną usytuowano na trybunach. Transmisja trwała zaledwie 15 minut. W innym przypadku kolidowałaby z ramówką stacji. To pokazuje, jak istotną w tamtym czasie drużyną był zespół kanonierów. Ekipa z Highbury była częścią zarówno pierwszej relacji radiowej, jak i telewizyjnej. Pierwszym transmitowanym spotkaniem w naszej ojczyźnie było starcie dwóch stołecznych ekip. Polonii z Gwardią, do którego doszło w roku 1957. Dla angielskiej piłki prawdziwym przełomem był rok 1992 i powstanie Premier League. Dzięki wprowadzeniu wówczas zakazu łapania piłki przez bramkarza po podaniu od kolegi z drużyny, gra stała się znacznie atrakcyjniejsza. To był czas, w którym stacja Sky Sports wraz z zainaugurowaniem rozgrywek pod nowym szyldem sama zdecydowała się na wiele innowacji. Były te nietrafione, jak chociażby występy cheerleaderek, czy pokazy sztucznych ogni, z których jeden zakończył się pożarem na pobliskiej stacji benzynowej, po tym gdy fajerwerk wystrzelił poza stadionem Southampton. Były też jednak innowacje, które dziś są ważnym elementem transmisji sportowych. To właśnie Sky Sports w lewym górnym rogu umieściło zegar i wynik meczu. Pomysł ten przyjął się na całym świecie. Tak jak Sky Sports dzięki swoim innowacyjnym pomysłom przyczyniło się do sukcesu Premier League, tak dla polskiej ekstraklasy przełomowy okazał się rok 1995 i czas, w którym prawa do transmitowania jej meczów przejął Canal+. Ja sam miałem okazję zobaczyć, jak wygląda praca nad polską piłką od kulis. Zobaczyłem m.in. nowe studio Canal+, miejsce, w którym komentuje się spotkania, wóz transmisyjny ekstraklasy oraz wiele, wiele innych. Dla mnie było to bardzo interesujące przeżycie, szczególnie, że sam od najmłodszych lat
Jestem widzem Ligi Plus Ekstra oraz innych podobnych programów. Gdy stoję w tym studiu takim mocno zaawansowanym technologicznie, to oczywiście mój punkt widzenia wywołuje uśmiech na mojej twarzy, jak to było 20 lat temu, gdy trafiałem do Canal Plus. Natomiast wtedy pamiętajmy, że to też był ten postęp, który akurat tu i teraz był wykorzystywany przez naszą stację. Wtedy pamiętam, że grafiki bazowały na kwadratach głównie, kwadratach, jakichś prostokątach, czyli na takich figurach geometrycznych, charakterystycznych dla Canal Plus w tamtym czasie. Wszystkiego było mniej. Wtedy byliśmy bardziej ograniczeni ilością sprzętu. Teraz używamy przy Lidze Polskiej bardzo dużo jakichś statystycznych rozwiązań, gdzie dodatkowo ludzie obsługują, nie wiem, na przykład opisują kopnięcia piłkarzy, prędkość, z jakim się poruszają i tak dalej. To jest masa dodatkowych stanowisk pracy, które kiedyś po prostu nie robiliśmy. My tu używamy dużo urządzeń, które służą do powtórek, które są właśnie, nie są już zapisywane te powtórki na taśmach, co powodowało, że musieliśmy zatrzymywać nagrywanie, przewijać, znaleźć miejsce, tylko dostęp jest do tego natychmiastowy. Robiliśmy mecze, powiedzmy, maksimum na 11 kamer, teraz robimy, nie wiem, na 17, 18, nawet 20 kilka przy jakichś dużych, ważnych spotkaniach. Jeżeli mówimy o komentowaniu tutaj ze studia, zmienia się też obraz, bo mamy fajniejszy monitor, więcej na nim widać, jest oczywiście technologia, która pozwala rozróżnić kolor i nazwę buta gdzieś tam z większej odległości. Każdy musi znaleźć sposób na to, żeby na stanowisku komentatorskim, które jest zlokalizowane w przeróżnych, powiedzmy, miejscach, zazwyczaj na środku boiska oczywiście, ale czasami to są trybuny, nie wiem, jak Etihad Stadium, gdzie siedziałem pod samym dachem i po prostu do boiska był kawał drogi, czy na Anfield, czy na Old Trafford, i wtedy ci piłkarze nagle tracą swoje realne kształty i stają się po prostu takimi niewielkimi ludzikami biegającymi gdzieś tam po dużym zielonym trawniku i trzeba szukać takich, oczywiście to jest doświadczenie, to jest ustawienie piłkarzy, które rzadko bywa jakieś rotacyjne, chyba że ogląda się mecz piłkarzy Guardioli, gdzie oni tam w przedniej formacji po prostu wymieniają się, gra się na 5 fałszywych dziewiątek. Natomiast jeżeli chodzi o te takie różne myki, to czasami piłkarza namierza się, bo czasami oczywiście są mecze drużyny z mniej wyeksponowanymi gwiazdami i trzeba tak troszeczkę się przystosować. Ten ma różowe buty, ten ścięty najeża, ten ma na przykład jakąś jasną czuprynę. I w ten sposób to pomaga, żeby po prostu odhaczyć sobie. Dobra, już mam zidentyfikowanego piłkarza, na pewno się nie pomylę. Powiedziałem już o przeszłości transmisji sportowych, teraźniejszości, a jaka będzie przyszłość? Wielu twierdzi, że nadchodzą czasy internetu. Zresztą już teraz widzimy taką tendencję. Canal Plus wprowadził do swojej oferty możliwość oglądania meczów właśnie w internecie za sprawą Canal Plus Online. A jakie jest wasze zdanie? Czy tak właśnie wygląda przyszłość transmisji sportowych? Czy to właśnie wygoda związana z oglądaniem meczów w sieci sprawi, że ludzie zapomną o telewizji? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.